tobie dać, ale przecież nie mogę. Rozumiesz mnie? Sam się tym nie mogę rządzić, bo jak zobaczą, to okradziesz mnie, mogą posądzić. Nie, nie, tak nie może być dalej. Nie słuchaj ich, tamtych masem plotek olej. Ale na własnym dworze nie zapomnij o tym. To co robiłeś do tej pory, zostaw ślad pod tym. Zapytaj mnie o to, co u mnie, jak tam leci. Co robiłem, gdy mnie nie było, gdzie moje dzieci? Spróbuj się o mnie martwić, albo się chociaż poudawaj. Gdybyś chciał mnie zaprosić do siebie, to się nie zastanawiaj. Zadbaj o swoją mowę, by nie wyszła zbyt sztuczna. Uważaj na to, byś nie zobaczył, że to tylko głupia sztuczka. A wiesz co, teraz możesz zapytać mnie o zdrowie. Bo gdy ty się nie zapytasz, to nikt inny się nie dowie. Zapytaj mnie o to, o nią lub o tamtą. Czy chodziłem z nią kiedyś, czy po prostu tylko z nami? Zapytaj mnie także o rodziców lub o siostrę. A sam zauważysz, że odpowiedzi nie są proste. Zapytaj mnie o to, o nią lub o tamtą. Czy chodziłem z nią kiedyś, czy po prostu tylko z nami? Zapytaj mnie także o rodziców lub o siostrę. A sam zauważysz, że odpowiedzi nie są proste. Jestem tu właśnie teraz, możesz pytać się. Czekaj tylko, siadę na ty, pytaj co tam u mnie. I co, mowę tobie odjęło? Nie wierzę teraz w to, chyba jakieś to święto. No bo na mój temat zawsze były gadki. Na mieście durne plotki, w internecie jakieś układanki. Pieprze taki, to co inni o mnie mówią. Ziomów z podstawówki, tacy mnie tu nudzą. Nie pytaj mnie o takich, lepiej sam zamknij swą twarz. A jak już nalegasz, no to lepiej tamtych mi pokaż. Tamtych, co? Czyli których, a tych, którzy cwani są w mordzie. A śmieją się z takich, co? Na przykład są tacy jak ja. Robią to, co lubią, gdzie nikomu to nie przeszkadza. Pozdro dla tych, którzy tak trzymają. Cieszę się z nich, niech dalej na tym życie układają. Zapytaj mnie o to, o nią lub o tamtą. Czy chodziłem z nią kiedyś, czy po prostu tylko z nami? Zapytaj mnie także o rodziców lub o siostrę. Sam zauważysz, że odpowiedzi nie są proste. Zapytaj mnie o to, o nią lub o tamtą. Czy chodziłem z nią kiedyś, czy po prostu tylko z nami? Zapytaj mnie także o rodziców lub o siostrę. Sam zauważysz, że odpowiedzi nie są proste. Zapytaj mnie o to, o coś, o cokolwiek. Czy mam dziewczynę, o psa albo o głupi wiek? Zrób to tak, by się rozmowa kleiła. Śniła mi się po nocach ta teraz rozmowa miła. Pytaj się mnie, z jakiej rodziny pochodzę. O Boże, dlaczego często staję na jednej nodze? Jaką mam sytuację w domu, jak mi tam jest? Pytaj też, czy w domu przeszkadza mi pies? No wiesz, yes. Chyba nie, więc yes. Zapytaj również, co lubię robić, w czym chciałbym osiągnąć sukces. Też uderz kiedyś na mój koncert z kumplem, jeśli jeszcze nie byłeś, to spotkajmy się u mnie. Zapytaj mnie o to, jak tam sprawy sercowe. Czy mam kobietę, czy mam na oku jakieś nowe? To nie jest takie proste, siedzieć ciągle w jednym miejscu. Więc zapytaj o to i posiedź ze mną tu. Zapytaj mnie o to, o nią lub o tamtą. Czy chodziłem z nią kiedyś, czy po prostu tylko z nami? Zapytaj mnie także o rodziców lub o siostra. Sam zauważysz, że odpowiedzi nie są proste. Zapytaj mnie o to, o nią lub o tamtą. Czy chodziłem z nią kiedyś, czy po prostu tylko z nami? Zapytaj mnie także o rodziców lub o siostra. Sam zauważysz, że odpowiedzi nie są proste. Słowa prawdy nie są proste. Odpowiedzi nie są proste. Pytania nie są proste.